Hejo, hejo, moje kochane. Tym razem mówię kochane, nie kochani, bo to będzie filmik typowo dla kobiet, dziewczyn, lubiących takie właśnie cudeńka, jak właśnie widzicie na załączonym obrazku. Prosiłyście mnie o zrobienie update'a, czyli aktualizację mojej toaletki. Toaletka jaka była, jak wyglądała, tak wygląda, taka jest, nic się nie zmieniło. Jak widzicie, jest nieład artystyczny panujący tutaj. Dlaczego? Dlatego, że powiem wam, że o, tak wygląda drugi kącik. Tu są po prostu, zobaczcie. Tutaj są po prostu nic innego jak poukładane pudełka ze Glossy Boxa, i tu jest ten taki pojemnik, w którym właśnie trzymam takie, wrzucam po prostu wszystko po kolei. No i co? No i zaczniemy sobie tutaj od góry. To potem ten pojemnik już widziałyście, także to już nie jest nowość. Co w nim tutaj mam, będę wam mniej więcej pokazywać. Mam tutaj tak, paletkę do brwi ProBrow z Moi. Generalnie w ogóle mam tutaj rzeczy jakby takie do typowo do oczu. O, właśnie mi jedna wypadła nawet, poczekajcie. Właśnie są różne, przeróżne kredki z pudełek i nie tylko. Lord and Berry, biała taka kredka. Dalej kolejna z pudełka, co teraz akurat było. Taka oto kredka Studio 10. Dalej tutaj mam też kredki, tu jest kolejna kredka jakaś tam Nika K, to też kredka chyba z pudełka któregoś, tu jest też gdzieś kredka od Moniczki, także różne przeróżne kredki, nie są to wszystkie, bo część jest jeszcze na dole, tak właśnie o tyle mi się poszerzyła toaletka, że po prostu już nie mam gdzie tutaj układać. W kolejnej tutaj przegródce, jak widzicie, mam jakieś tam błyszczyki, rzeczy generalnie do ust. Różnego rodzaju błyszczyki, różne przeróżne, niektóre się na pewno powtarzają, właśnie spadła mi pomadka. Dziwnie jest tak nagrywać właśnie, o, jakiś apokalips, tutaj jakiś, co to jest? Co to jest? Lips, buksom jakiś, tu oczywiście rimmel, oh my gloss, tutaj właśnie gorsz, to co wam pokazywałam właśnie, że ma w środku lusterko. Kolejny tutaj z Moi, czyli to jest ten Power Pout Glaze z Moi. Dalej mam tutaj właśnie Kiko, który to był od Karolci, nie pamiętam teraz już. O, zabijcie mnie, nie pamiętam, już teraz tyle tego mam, że naprawdę. To jest Body M, to jest chyba co ja sobie kupowałam, tak mi się wydaje. Lip Boss, tak, na dole mam od Karolci. Tutaj mam z Kiko, ten taki srebrny, co zakupywałam. Ten dostałam od na pewno Karolci Myśliwiec. Taki perełkowy, fajny Biokura. I to jest SW7 Tinted Kiss, taki różowy. Więc to są produkty do ust. I tu nawet była jeszcze jedna pomadka, którą przyniosłam właśnie niedawno z dołu. I co to jest za pomadka? Taka jakaś New Vit, czy jakoś tak. To jest ta taka tutaj wyciskana, z lusterkiem chyba też. Dalej obok mamy znowu produkty do ust. I jeszcze, jak widzicie, zapakowane, nieodpakowane z Kiko te moje nowości. Tutaj jest właśnie ten Candy Lip Gloss od Karolci Myśliwiec. Tutaj mam L'Oreal Glam Shine. Catrice Beautifying Lip Smoother. Bardzo to lubiłam, miałam go chyba razy 3. Tu jeszcze mam, widzicie, razy 2. O, tu jest też ta farbka taka tint do twarzy, chciałam powiedzieć, do ust oczywiście. Zybel od Karolci. Catrice, jakiś tam balsam z Kiko, ten taki różowy. Belle i właśnie to było chyba też od Karolci. Tylko teraz, no, jedno było właśnie, na pewno jedno było od, chyba na dole mam od Karolci Miszmaszowej, a to chyba było właśnie od chyba Karoliny Myśliwiec. Nie wiem, jak mylę, to przepraszam, bo naprawdę trochę tego dostałam i mam prawo nie pamiętać. To jest też tutaj jakiś błyszczyk. Kolejny Glitter Me. Wszystko robione na ten wzór właśnie tych takich. I tu, tak jak mówię, to jest akurat slick. I wszystko jest robione po prostu. To jest Uptown Girl. Tak się nazywa ten kolorek. I to jest robione wszystko na wzór. Czego na wzór? Powiedzcie mi, na wzór tych z Gosza właśnie. Dalej oczywiście, co tutaj jest? Laka & Co. Cheeky Lip. I to jest rzecz z pudełka na 1000%. Nie pamiętam tego, z którego. Tutaj dalej co mamy? Znowu coś z Kiko. Ultra Glossy Stylo Rouge, ale coś tam SPF 15. Tak jak widzicie, jeszcze nieodpakowany. Jest po prostu nic innego jak pełno czegoś do ust. To jest Tutti Frutti, to jest ten, który mam razy 2. Tu jest od Karolci, kolejny od Karolci Myśliwiec.
No, także to by tak by wyglądała druga szufladka. Powiem Wam, że naprawdę trochę mi tego przybyło. Wydawałoby się, że mi one znikają, w sensie, że ubywają, a wcale tak nie jest. Jedne ubywają, drugie przybywają. No, tutaj mam troszeczkę przerzadzoną tą szufladkę. Tu jest oczywiście ten rozświetlacz, taki rozsławiony na YouTubie. Bardzo jest ten taki złotawy. Ja myślę, że może na wakacje. Zobaczę, dam mu szansę. Więc oczywiście nie powiedziałam, z Beki, tak? Beka, który kupiłam za namową, praktycznie za, nie namową, tylko za rekomendacją, po prostu za poleceniem Kingi, The Pink Rook. Także u mnie się on niezbyt sprawdził. Dalej mam wow, Betty, to jest ten właśnie ten taki zestaw do brwi. Tutaj mam też coś z pudełeczka, jakiś puder. Tutaj mam z W7 Honolulu bronzer. To chowam, poczekajcie, bo chyba trzymam krzywo tą kamerkę cały czas. Honolulu, potem jest paletka korektorów. Jak widzicie, wydziabany jest ten ciemny i odrobina tego jasnego. I to jest Pro Base z Make Up Academy. Dalej, co tutaj mamy? To jest jakiś produkt taki w kuleczce, sztyft do. Z czego to jest? Poczekajcie, Etrible. Takie coś do orzeźwienia miejsca pod oczami. To było z pudełeczka. Tu mamy Match Perfection. Oczywiście z Rimmela. Dalej So Susan, to było też w pudełeczku którymś. Tutaj w środku był rozświetlacz i bronzer. Dalej Dream Bouncy Bronzer, to jest coś, czego na pewno nie widziałyście w pierwszym mojej toaletce, w pierwszym filmiku z toaletką. Dalej to już widziałyście z Skin Food. To chyba już też wtedy było. To jest oczywiście, co to jest? Pure Color i to jest z. To było chyba z New Looka. Przepraszam za te trzaskanie, ale tutaj obok są drzwiczki takie, które. Tu, w których jest schowany z tyłu, w środku, znaczy boiler, i po prostu chyba, ja nie wiem, tam jakiś wiatr musi podwiewać gdzieś, nie wiem, dziury chyba w ścianie. No, tutaj dalej mamy bronzed shimmer, z czego to było, to ja nie wiem, a mła. Zmyła. O, taki bronzer, wiem, że go lubiłam i go też używałam. W ogóle tutaj u góry stoi właśnie sobie z Lancôme ten Genifique i on już jest, to idzie do denka, dlatego tutaj stoi i czeka. O, poczekajcie, bo nie schowałam jeszcze tego masełka. Lip butter do ust od właśnie też Karolci, Myśliwiec. Czekajcie, schowam sobie. Dobra. Tu już powiedziałam. I tutaj jest już wszystko wyjęte, bo to były paletki, nie wiem czy pamiętacie, a paletki mam pod ręką teraz na dole. I tutaj tylko znajduje się ten shimmer taki z Number 7. Poradziłam sobie i to jest taki shimmer o takim odcieniu i to jest z właśnie Number 7. Number 7, taki oto o Shimmer Palette Rose. Dalej pokażę Wam, co mam mniej więcej na. O, a tu jestem ja, a z tyłu właśnie widzicie w ogóle jakie zakurzone to lusterko, nawet Wam tu nic nie będę pokazywać. No, nie przygotowałam się do zajęć jak zwykle. No, zaś takie brudne lusterko mam. No, ale tu się nie maluję, tylko na dole, więc wybaczcie, wybaczcie, muszę po prostu odkurzyć je. No, także tu jestem ja. Jedziemy dalej. Moje ała drogie się uderzyłam. Dobra, co tutaj mamy? Rzecz, która była w pudełeczku, jest to micelarna woda do przemywania make-upu. Dalej mamy co? Krem z Eveline. Dalej mam podróbkę tych właśnie Versace'ego. Tutaj mam właśnie od Karolci super maseczkę, tą babuni, czy jak to się tam, babcia Agafi, czy babuszka Agafi, czy nie wiem jak ona się tam nazywa. W każdym razie ta maseczka tutaj stoi. Dalej mam oliwkę pielęgnacyjną z HIPA, tą od Karolci. Dezodorant Sure Cotton Dry. Dalej mam z Vaseline, ta nowość, co teraz kupiłam. Później Dove Derma Spa, jego już nie jest zbyt dużo, już jest bardzo poużywany. Kolejna rzecz, tutaj Garnier Oil Beauty, bardzo lubię, ale to jest duża butla, naprawdę trudna do wykończenia. Dalej, co tutaj mamy? Mamy tutaj o taką rzecz, Coconut Oil. Za chwilę Wam tutaj mamy, o widzicie? Tadam, SMS-y, więc taki olejek do włosów, do ciała i tak dalej.
do twarzy. Tutaj dalej mamy Origins Ginseng krem na dzień, ten taki fajny pomarańczowo-kawowy. Dalej mam tutaj dosłownie resztkę, na 1000% kupię to teraz, jak będę w Polsce. Zobaczcie, tyle mi zostało. Jest to Flowing Puma, uwielbiam ten zapach. To jest właśnie kolejna nowość, Expert z trzezem. Kokosowy, taki nawilżacz, taka mgiełka. Dalej mam Tanworks, jeszcze tego nie próbowałam, to było w pudełku, dopiero będę próbowała. Rodial, ta taka kremo maseczka, też jeszcze nie próbowałam. Dalej macie produkt do taki jakby toner ze Schwarzkopfa do platynowego odcienia, czyli znaczy, żeby uzyskać taką platynkę. Dalej macie mokosz też z pudełeczka i też już jest trochę użyty ten olejek, czasami go używam, o tyle jest. Także jeszcze dalej używam. Tutaj dalej macie dwie mgiełki do ciała, przypominające naprawdę szatą graficzną Victoria's Secret. Jeden to jest jakieś te Cherry Blossom, czyli japoński kwiat wiśni, i drugi Twilight Mist, czyli taki zmierzch, mgiełka taka zmierzchowa. Tutaj macie taką podstawkę, na której trzymam sobie jakieś też podręczne rzeczy. Używam właśnie, bo tak jak powiedziałam, skończył mi się ten Jenny Fix z Lancoma i mam taką malutką próbeczkę jeszcze jego, więc to używam. Dalej mam tutaj oczywiście standardowo. Czekajcie, Kiko Night Balm. Co tutaj dalej mam? Do ust masło kakaowe z Ziai. Potem mam oczywiście Vichy Idealie, ten krem na dzień. Potem tutaj mam jakiś też kremik, chyba, nie, maska z pudełeczka. Dalej mam kremik od mojej Moniczki. To jest ten Oilan Balance, hydroaktywny krem do twarzy. Na dole mam właśnie, pokażę Wam za chwilę później pokażę Wam. Do niego jeszcze był krem pod oczy, taki żel pod oczy, którego używam. Wszystko mi leci, nieważne. Tu jakieś gumki, spinki i pilniczek. Tutaj mam próbkę, jeszcze mi został ten perfum, który te perfumy. Co to było? Amour, ten taki babciny zapach. Dalej, ziaja liście zielonej oliwki, to jest nic innego jak taka ta mgiełka. Mgiełka sobie tu przelałam. Jest to oliwkowa woda tonizująca z witaminą C. Na co dzień, w podróży, po ćwiczeniach. Więc ja sobie to przelałam w ten pojemnik, bo pamiętam, że ją brałam właśnie z Polski tutaj. Kolejna rzecz, Marion, i to jest do włosów anti-age, serum odmładzające. A takie podobne z Mariona dostałam do twarzy też od Karolci. Tu jakieś znowu próbki, talgo, jakieś tam, nie wiem co to jest, jakiś korektor chyba. Dalej od Karolci mam tutaj te serum na zniszczone końcówki do codziennego użytku z Avonu. Dalej jeszcze niewykorzystane, niezużyte do końca moje kremy na noc. Jak widzicie, Garnier, ten Miracle oraz Lange. Dalej mam tutaj L'Oreal Studio Pro. Dzisiaj właśnie tego używałam. Specyfiku właśnie przed prostowaniem włosów, także właśnie ten specyfik, ta nowość. Potem co tutaj mam? Tutaj wykorzystuję już resztkę, bo to było takie te duo, to było 100% kolagenu, lifting i reparacja, dobrze powiedziałam, i reparację wykorzystałam, natomiast tu, gdzie jest lifting, to jeszcze mam resztkę. Tutaj mam taki pojemniczek, gdzie trzymam resztkę pędzelków, ponieważ wszystkie pędzelki mam na dole. Tutaj właśnie też bubel, który zakupiłam, znaczy bubel, może nie bubel, ale kompletnie mijało się z tym, co o nim właśnie usłyszałam. Na pewno nigdy nie zakupię, po prostu go wykorzystam i też właśnie go wyrwałam z kanału od właśnie Kini. U niej się sprawdza super, jej ten zapach odpowiada dla mnie kompletnie nie. No, w sklepie jakoś tak, wiecie jak to jest w sklepie. No, w sklepie takim suchym szamponem sobie włosów nie spsikam i nie będę wiedziała, jak to się tutaj będzie zachowywało na mojej głowie, na włosach. No nie, no w ogóle ani tu zapachu, ani tu, ani, no niczego. Już nie mówiąc o tym, że nabłyszczenia też nie widziałam. Tu jest mój zapas, czyli właśnie Color Freedom. Muszę wstać. Potem mam Provoke Touch of Silver. Zdecydowanie bardziej wolę. Daje taki fajny. To jest oczywiście suchy szampon, który nadaje właśnie takiej trochę delikatnej platyny. Jakby orzeźwia ten kolor. Tutaj oczywiście w dezodorancie Paco Rabanne Olympia. Jeszcze niewykorzystana. Mgiełka do ciała Kim Kardashian.
Więc tak, potem tutaj soft and toned, czyli tonik po prostu z number 7. Potem woda kokosowa, mgiełka do ciała, woda kokosowa. Jakieś tam maseczki. Rzecz, która jeszcze jest niewykorzystana i długo jeszcze nie będzie wykorzystana, i to było właśnie to było z The Balm. Nic innego jak ten produkt do zmywania make-upu. Jeszcze niewykorzystany. Z powrotem siądę, przycupnę. Co tutaj dalej mam? Takiego ważnego krem do rąk. Co tu jeszcze mamy dalej? Dalej mamy olejek arganowy 30 ml, ale to już też widziałyście. Z Kiko jest tutaj jeszcze zapakowany tusz. Szczot, znaczy grzebień taki szeroki. Tutaj ta soniczna szczoteczka nowa moja do zębów, która właśnie sobie tutaj stoi i czeka na swoją kolej. No i tu już resztę widziałyście, są jakieś tam tusze. Tu mam jeszcze pędzelki. W pojemniczku. Tutaj mam w pierwszej, to mam bałagan, więc nawet nie pokazuję, bo tam jest wszystko. Tutaj, jak możecie zauważyć, to praktycznie chyba nic nie doszło, jakieś tam pojedyncze rzeczy, czyli na przykład właśnie balsam do ust. Tutaj jakieś próbki, tutaj mamy Black Opium i tutaj mamy jeszcze, co to mamy, Bare Minerals, rozświetlający bronzer będzie. Nie mam tutaj rzeczy chyba, co mi doszły. To mi doszło, czyli z Rimmela Insta Flawless. Doszedł mi oczywiście doszło mi właśnie z The Body Shopu te masełko do ciała. To doszło w międzyczasie, L'Oreal Revita Lift, to jest krem BB. Więc to doszło, to na pewno doszło, bo tego nie było wcześniej. Fusion, to jest coś takiego. O, mam. Fusion Brands America Ink Haute, czyli po prostu róż. Tutaj kolejny róż też, który doszedł, to jest ten z B, taki w takim mieniącym się opakowaniu. Dobra, no i tak jak mówię, tutaj jakieś takie pojedyncze rzeczy, o, na przykład z Pantene, to jest Expert Hydra Intense. Nic innego jak właśnie taka jakby odżywka do włosów. To też doszło, co już na pewno widziałyście, Pure Skin z Oriflame. Nie, to tak doszło. To też było właśnie z paczki od jednej z Was, właśnie od Moniczki, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że tutaj nic nie mylę, bo naprawdę trochę mi tych kosmetyków doszło i mam prawo nie pamiętać. Brio, coś tam, Don't Despair, Repair. Potem tutaj właśnie ten drugi podkład z Mła, bo na dole mam ten pierwszy, więc to mi doszło, tu chyba za dużo mi nie doszło, tu są chyba rzęsy, nie wiem czy to są te, ale chyba to są te Ardelki i to były rzęsy właśnie od Ewelinki z paczki, tak, tak myślę, od Ewelinki z paczki, także rzęsy, tam są właśnie bazy pod cienie i tak dalej, więc za dużo tutaj nie podchodziło. Kolejna szuflada i też tu za dużo nie doszło, nie wiem czy nawet widzicie. Tutaj na samym końcu są nic innego jak lakiery. Tam jest mieszanina po prostu. O, teraz Wam będę pokazywać. To wszystko już widziałyście. Nic innego jak ten taki z Bielendy, skuteczny lifting, krem pod oczy. Dalej serum z Sanctuary, które też już widziałyście. Jak wyglądają. Tu jest właśnie Bielenda. Dalej mamy Soul and Glory pod oczy. Dalej mamy, to było też coś z Nuxe, z pudełeczka Nuxi, Nuxe, nie wiem. I Eveline, czyli po prostu nieodłączna rzecz od tamtego kremu, który tu stoi, właśnie taki zielony. No więc takie rzeczy jakieś pod oczy. Dalej są jakieś balsamy. Tu, jeżeli chodzi o pomadki, tu jeszcze jest jakaś Radiance Face Mask, czyli właśnie ta Balance Me z gazety. I tu chyba już takich zbytnio dużo nowych rzeczy nie ma. Tu jest też jakaś rzecz też z gazety. Pupa, no to już było z Polski. Tak, ja myślę, że tu już nie ma rzeczy nowych, jeszcze poza chyba tym właśnie Revlonem. Color Burst, ten taki różowy, to też było w pudełeczku. No i tak by się prezentowała ta moja szafka i powiem Wam, że co, że tutaj nic za bardzo nie przebyło. Tutaj sobie poustawiałam po prostu pudełka, które miałam od Was. Coś tu wiem, że w którymś pudełku jeszcze układałam. Tutaj sobie postawiłam po prostu perfumki, reszta jest na dole. Tutaj, o jak widzicie, nie ma naprawdę nic za dużo poukładanego. Po prostu jak miałam wolne miejsce, tak położyłam. Nie będę się tutaj spinać, u mnie jest naturalnie, a nie, że będę się tutaj stylizować, wiecie, i układać wszystko pod filmik. Tutaj co mam? Tu w pudełku sobie właśnie schowałam, bo jeszcze nie przełożyłam właśnie do tego pojemnika. Oczywiście paletka Urban Decay Electric z tymi takimi właśnie odcieniami.
ta taka zawariowana. Następna paletka oczywiście Sleek i to jest paletka rozświetlaczy, Highlighting Palette, tak się prezentuje. Na pewno miałam już to na oczach, więc mogłyście już to zaobserwować. Dalej mam tutaj Naked i jest to paletka Naked, oczywiście Smoky i Nude Tude z The Balm. Już Wam znane, więc nie muszę tutaj już odgrzebywać i pokazywać. Chowam to z powrotem, bo tutaj tylko są te, resztę mam na dole. W kolejnym pudełeczku z oczywiście Glossy Boxa, to jest właśnie ten górnopółkowy, o którym Wam mówiłam w tagu. I to jest właśnie ten górnopółkowy Lancome Photogenic, dobrze mówiłam, że coś było Photogenic. Photogenic Lumisense. Lumisense. Tak, więc to jest Lancome. Tutaj mam takie te próbeczki. Jedna to była z Isadory Nude Sensation Fluid Foundation. I kolejny to był Bar Minerals. I to była też taka próbeczka. I kolejny tutaj Max Perfection, oczywiście z Rimmela. Więc tutaj mam takie właśnie sobie resztki podkładów. Zaraz zobaczymy. Tak. No i tutaj sobie trzymam pomadki, które jeszcze nie zostały ułożone. Ale chyba tą widziałyście. Raczej powinniście ją widzieć. To jest właśnie ta z Maybelline, taka różowa. Dalej kolejna to jest z The Balm Pretty Smart. Błyszczyk oczywiście, nie pomadka, to są błyszczyki. Kolejna na pewno mi doszła od września, to jest Clinic, ona była w gazetce. To jest, nie pamiętam jaki to był kolorek, nie chcę się nawet sprawdzać, jak będziecie miały pytania, to pytajcie. Dwie z Maybelline, z Avonu mam tutaj jakąś Stolen Kisses, czyli ukradziony, skradziony buziak. Dalej z Essence mam tutaj taką czerwoną, bardzo wściekłą czerwoną. Następna, mój ulubieniec właśnie z Vibo. Potem jedna jest z Primarka PS za funciaka. Kolejna jest też taka jakaś nudziakowa i to była z New Looka. Dalej kolejna z Revlonu i to była chyba z pudełeczka, o ile się nie mylę. Tutaj mam pupę, tą też sprzedaną z Polski. I tutaj mam Collection Exclusive Julian i to jest L'Oreal Julian's i to jest kolorek nude, kolor Richie. No i tak się prezentowały tutaj moje tutaj znalezione pomadki i błyszczyki. I co jeszcze Wam pokażę? Pokażę Wam jeszcze tutaj. Tutaj w tym kąciku znajdują się jeszcze moje nienaruszone pazurki. Tu właśnie są, o widzicie? To są właśnie te z Primarka. Kolejne z Primarka. Kolejne z Primarka i rzęsy, i sztuczne rzęsy, których test miałam Wam zrobić, ale nie mam jakoś sposobności, bo nigdzie nie wychodzę, a szkoda mi wykorzystywać od tak po prostu. Natomiast tutaj w tym pojemniku mam naprawdę, naprawdę, zobaczcie, po prostu bałagan. Tu jest wszystko. To chyba mi doszło, Eveline, nie, brązujący balsam do ciała, kawa i marula, więc taki balsam. Batiste, oczywiście do blondu. Dalej ten do wysuszania lakieru z pudełka, fad, dezodorant, pazurki oczywiście od Angeli, tutaj sobie trzymam właśnie w tym pojemniku. Tutaj mam moje elegant taczki, które były napoczęte, jakieś próbki, o możecie sobie obserwować, naprawdę tutaj po prostu wrzucam sobie wszystko, nie spinając się, maszynka do golenia, czyli mój po prostu zapas. Dalej co tutaj mam, o właśnie ładowarki szukałam ostatnio, spoko. Dalej kolejne jakieś próbki właśnie z gazety. Tu jest ta gąbeczka właśnie dla Moniczki, więc to jest jedna szufladka i druga szufladka. Znowu zbiorowisko. Tu mam całe pudełeczko, jak widzicie, samych po prostu próbek, maseczek, o. Tu są po prostu wszystkie jakieś moje maseczki, różne przeróżniaste, jakie tylko wszystkie posiadam. Znowu zbieranina pazurków, więc elegant taczki, które były po prostu naruszone. Strepsils, Marion Golden Skincare, hialuronowe nawilżenie, to jest właśnie od Karolci z paczki. Co tu jeszcze jest? Dalej jest Palmer's i to jest Coconut Oil Formula do ciała. Dalej mam tutaj jeszcze moje kremy z Polski, właśnie z ziajki. Potem mam tutaj kremy, dwa serum na noc, do twarzy, pod oczy. No i seria oczywiście The Body Shop, edycja deluxe i to jest po prostu szokomania, czyli czekoladowe masełka do ciała.
tak by się prezentowała druga szuflada i trzecia, ostatnia szuflada to jest zbieranina, jak widzicie, gazety, gazetki, te kartki z The Glossy Boxa, Big Glossy i tak dalej. O, książeczka z Big Glossy, kolejna książeczka z Big Glossy, Red. Wszystkie te takie czasopisma, które po prostu kupowałam, żeby wiecie, mieć te tam próbki w środku. No i tutaj jakiś też zbieranina maseczek i tam takich pierdół. Natomiast na samym dole tutaj już mam aparat, lokówkę, suszarkę i prostownicę i jakieś tam takie elektryczne, elektroniczne rzeczy. No i oczywiście batist. Batist będzie właśnie do Odenka. I tak by się to prezentowało. No i tutaj jestem ja. O, tu jestem ja i mój nieporządek po prostu w tle. No, teraz możecie zobaczyć, jaki mam nieporządek. Tak właśnie wyglądam. Pokażę wam moją stylizację może. Mam właśnie tą koszulkę taką od... z TSI. Mam tą koszulkę z TSI. I mam takie ciemne leginsy i miałam różowe trampki. Tak się ja prezentowałam dzisiaj. No i tak się prezentowała właśnie też moja toaletka. Nic się za dużo nie zmieniło, trochę podochodziło. Teraz przejdę z wami na dół, ponieważ tam będzie dalej aktualizacja mojej toaletki. Także za chwilę do was się odzywam. Bye!